Kwiatkowa, skubie gęsi. Skubie dużo, skubie szybko. L plus ma być większy niż Mont Blanc. Radio Praga nadaje o północy hymn ZSRR. Nie żyje się po staremu. Stalin będzie miał urodziny. Boże, które? 70. O kurwa. Apeluję do was, żeby w Pradze był zbudowany ogromny, monumentalny, po prostu wielki pomnik Stalina. Stalin to jeden z ludu. Czyli powinien być taki jak ludzie stojący za nim? To jest najmniejsza, ale najważniejsza część największego pomnika na świecie. Jeżeli Stalin trzyma książkę, to ludzie stojący za nim powinni trzymać książki? No, cały naród czyta? Co czyta? Ale po co to wszystko? No jak to po co? Teraz będzie żyło się lepiej! Ciekawe komu. Towarzysze, nie rozumiem. Strajkować na takim pomniku? Chcecie być oskarżeni o kontrrewolucję? Sra! Do roboty, panowie! I co? Nieśmiertelny Stalin. Boże, co? Umarł. Żyje się lepiej! Żyje się radośniej! Zabija się najwybitniejszych przywódców z czasu wojny! Zabija się opozycjonistów! Zabija się nawet komunistów! Kwiatkowa skupia 76 minut 8 godzin! Przychodzi do historii!